Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, dzisiaj informacyjnie sprawdzimy sobie, jak wyglądają statystyki. Niedługo zbliża się 20 tysięcy subskrypcji. Jak dobrze wiecie, na 20 tysięcy subskrypcji będzie losowanie. Losowanie, w którym wybieram jedną spośród 20 osób. Losuję, nie wybieram, losuję jedną spośród 20 pierwszych osób w statystykach aktywności. I ta osoba ode mnie otrzymuje oczywiście dowolną grę, ewentualnie dowolny dodatek w wersji elektronicznej na PC, czyli na komputery, to co sobie wybierze, mówiąc wprost. Także myślę, że bardzo fajna nagroda, każdy może wybrać co chce, może wybrać Sims, może wybrać, nie wiem, Arka, cokolwiek przyjdzie na myśl. Może wybrać GTA, City Skylines, SimCity, co tylko chcecie. Co tylko ta osoba będzie chciała. O. No właśnie, i teraz jeszcze tylko jedna rzecz. Słuchajcie, stwierdzimy, że będę robił te konkursy, te losowania, właściwie te specjały, bo to nie jest taki zwykły konkurs. To jest jednak specjał, podziękowanie z mojej strony, taki prezent dla najbardziej aktywnych, dla osób, które mnie wspierają. Nie jest to taki konkurs ogólny dla każdego, tylko właśnie najbardziej aktywnych użytkowników, którzy darzą mnie swoim wsparciem, za co bardzo im dziękuję. Także chcę robić to regularnie i myślę, że kolejny po prostu taki losowanko zrobimy na kolejną okrągłą liczbę, czyli 30 tysięcy. Na kolejną ilość subskrypcji, czyli 30 tysięcy subskrypcji, kolejne losowanie. Oczywiście będę o tym przypominał w momencie, kiedy będzie zbliżała się ta liczba, że takie coś obiecałem, oczywiście przypomnę. Tylko jest jedna różnica, bo teraz robimy z pierwszych 20 osób, ale jest prośba do Was, napiszcie na dole w komentarzach, ile pierwszych osób w statystykach aktywności powinno wziąć udział w losowaniu na 30 tysięcy subskrypcji. No, to jest bardzo dobre pytanie. Ograniczmy się do 150 osób maksimum. Czyli możecie wybrać pierwsze 10, pierwsze 20, 30, 40, nawet 100, 150. Nie więcej. Z tego względu, że im bardziej oddalamy się w statystykach aktywności, tym większa jest szansa, że wylosujemy osobę, która w ogóle się nie zgłosi, która w ogóle nie odpowie i gra przepadnie, więc no nie ma sensu po prostu, żeby losować spośród tak dużej ilości osób. Tutaj są, to jest to jako specjał, to jest specjał dla aktywnych osób. Także podpowiem tylko tyle, że zresztą sami możecie zaraz to zobaczyć w statystykach, że różnice między 50 miejscem a 150 nie są tak duże, także osoba na 150 miejscu jest w stanie przeskoczyć na 50. A dzięki temu, że ograniczycie się na przykład do 50 pierwszych osób, szanse na wygraną są znacznie większe. No bo losowanie spośród 50, 20 osób, a 150 czy 20 tysięcy osób, no to jest różnica przeogromna. Macie wtedy znacznie większe szanse na wygraną. No dobra, ale decyzja należy do Was. Wy decydujecie. Maksymalnie do 150 osób myślę, że zamkniemy temat. Ale jeżeli zdecydujecie w większości, że będzie to na przykład pierwsza dziesiątka, nie ma problemu. Okej, dobra, czyli tak. Na chwilę obecną statystyki prezentują się w ten sposób. Tutaj parę osób pozmieniało swoje miejsca. Tak wygląda właśnie pierwsza dziesiątka. A tak wygląda pierwsza dwudziestka. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na te statystyki. Aczkolwiek musiałem jeszcze parę rzeczy swoich powiedzieć. Tak wygląda właśnie pierwsza dwudziestka. I tutaj te osoby wezmą najprawdopodobniej udział w losowaniu. Najprawdopodobniej, bo do 20 tysięcy subskrypcji jeszcze troszeczkę czasu. Także te miejsca mogą gdzieś tu się jeszcze pozamieniać. Tym bardziej, że tutaj różnice są dość niewielkie, także podejrzewam, że tu jeszcze gdzieś w tych miejscach będą rotacje. Gdzieś tam będą jakieś rotacje, ktoś tam będzie zmieniał swoje miejsce. Niektórym bardzo blisko już jest do pierwszej dwudziestki. A zresztą możecie sami zobaczyć. Pan Kartofel troszeczkę spadł. Ale pan Kartofel już wygrał w poprzednim losowaniu. Tyle co pamiętam. Tak, wygrał w poprzednim losowaniu, także teraz cieszy się grą. I dlatego może go nie ma z nami. Być może tak jest. Dobra. Pokażę wam pierwsze 150 osób, myślę. Powoli wam zjadę na dół, będziecie mogli zobaczyć. Także myślę, że... No zresztą zobaczcie, to są naprawdę niewielkie zmiany. Niewielkie różnice, także można łatwo sobie przeskoczyć do góry. Tutaj mamy już pierwszą setkę.
Teraz oczywiście losujemy spośród 20 osób, spośród pierwszych 20 osób, ale oczywiście pamiętajcie tutaj, jeżeli chodzi o konkurs, o losowanie na 30 tysięcy subskrypcji, tutaj decyzja będzie należała do Was. Będziecie mogli zdecydować nawet, że jeżeli większość osób zdecyduje, że pierwsze 150 osób bierze udział w losowaniu, no to nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, mamy 150 osób pokazanych. Także słuchajcie, jeżeli zdecydujecie, że będzie na przykład brał pierwsze 150 osób, to oczywiście szanse na wygraną są znacznie mniejsze, no bo będzie jedna spośród 150, a nie jedna spośród 10, czy tam 20, czy tam 50 nawet. Także no, szanse są mniejsze, ale decyzja należy do Was. Także myślę, że dzisiaj spokojnie możecie zagłosować. Nawet myślę, że jeszcze w momencie, kiedy będę ogłaszał kolejne losowanie na 30 tysięcy wówczas, też dam jeszcze możliwość zagłosowania, tak żeby jakoś tam sumować te wszystkie głosy i sprawdzić, czy Wasze zdanie na przykład się nie zmieniło odnośnie tego. No i zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Oczywiście życzę powodzenia. Życzę powodzenia. Ciekaw jestem, jaką tym razem liczbę wylosujemy. Tak. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, pa.